Tuż przed Niedzielą Palmową Muzeum imienia Antoniego Hrabiego Ostrowskiego już po raz 28 zorganizowało kiermasz palm i pisanek wielkanocnych. Współorganizatorem imprezy od lat jest Piotrkowski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Na piątkowym kiermaszu swoje rękodzieło prezentowali twórcy z regionów Opoczyńskiego, Rawskiego, Brzezińskiego i Piotrkowskiego, a wśród nich również przedstawiciele gmin powiatu tomaszowskiego. Barbara Kagankiewicz z Nowego Olszowca z 10-letnią wnuczką Małgosią, Agnieszka Radomska z Ewcina, Alicja Zimnicka z Rokicin i Aleksander Dudkiewicz z Inowłodza. Zainteresowanie odwiedzających budziły nie tylko przepiękne palmy i pisanki wykonane metodą batikową, ale także bibułkowe kwiaty, koronki, haftowane serwety i papierowe wycinanki. Wśród ozdób wykonanych metodami tradycyjnymi pojawiały się też te bardziej współczesne. Wkracza niestety nowoczesność, lecz twórczynie starają się odwzorowywać tradycyjne wzory, które przekazywane były z pokolenia na pokolenie, od babki, matki. Także nie ukrywam, że twórcy ludowi wykorzystują tradycyjne wzory, ale jednocześnie czerpią z kolorowych czasopism nowe wzory, które pojawiają się również na stołach obok tych tradycyjnych form. Na kiermaszu można było nie tylko zakupić wystawione rękodzieło, ale także dowiedzieć się, jak ono powstaje i jakie materiały są do tego niezbędne. No, tradycyjna palma wielkanocna powinna się składać z gałązek wierzbowych, ozdobnej trawy wypełniona bukszpanem lub borówką, przystrojona kolorowymi kwiatkami wykonanymi z bibuły, a tradycyjna pisanka to oczywiście pisanka wykonana metodą batikową, jest to jajko, kurze, gęsie, kacze ozdobione woskiem, farbowane w farbnikach naturalnych. Dzisiaj niestety zastępuje się te tradycyjne jajka jajkami ze styropianu, jajkami wyklejanymi różnymi technikami, bibułą, cekinami, lecz staram się dbać o to, żeby takie formy jednak w muzeum się nie pojawiały. Pisanki czy kraszanki? Raczej pisanki, choć muszę przyznać, że pierwszy raz kobiety z Opoczna mają ze sobą kraszanki, czyli jednobarwne jajka. Jednobarwne jajka do wielkanocnego koszyczka można niewielkim nakładem pracy przygotować samodzielnie w domu, używając jedynie naturalnych barwników. Są to oczywiście łuski z cebuli, otrzymamy z tego wywaru kolor pomarańczowy, brązowy, taki brunatny. Mamy sok z buraków, który ufarbuje nam jajko na różowy kolor, bordowy lub czerwony, też w zależności ile będziemy gotować w tym wywarze dane jajka. Mamy oczywiście kolor zielony, który nam powstanie o tej porze roku z młodych pędów zbóż, z młodej trawy. Kolor czarny powstanie z gotowanych bazich kotek, czyli z tych wierzbowych gałązek zrywane bazie kotki powstanie właśnie czarny kolor. Brązowy z koloru olchy, niebieski z owoców tarniny. Tarnina to krzew rosnący dziko w lesie, więc kobiety musiały już zerwać te owoce latem zeszłego roku, żeby z suszonych owoców tarniny przygotować wywar na te pisanki. Dziś niedługo Niedziela Palmowa, od Niedzieli Palmowej bardzo krótki okres do Niedzieli Wielkanocnej. Co powinno się znaleźć na stole podczas tradycyjnego wielkanocnego śniadania? Oczywiście koszyk ze święconką. Koszyk w kulturze ludowej wszedł do użytku nie tak dawno, ponieważ po II wojnie światowej na początku kobiety święciły jedzenie w wielkich misach z fajansu, były przykrywane lnianymi szmatkami i w takim naczyniu czy koszyczku wielkanocnym, bo jeszcze w niektórych regionach brzezińskim spotyka się, że to kobiety święcą właśnie w takich misach pokarmy, powinny się oczywiście znaleźć jajka, symbol życia, nowego życia, baranek wielkanocny, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, to w sumie najważniejsza postać w tej święconce, chrzan, sól i pieprz, mięso i wędliny. Nie taka dawna tradycja, kobiety wkładają również oprócz chleba, który też musi się znaleźć w święcące, ciasto, czyli kawałek babki jakiejś wielkanocnej, to symbolizowało umiejętności gospodyni. Dawniej w tradycji przed II wojną światową dokładano jeszcze do święconki biały twaróg. On miał zapewnić płodność zwierzętom gospodarskim, a przede wszystkim owcom.
Palma i pisanki to główne atrybuty świąt Wielkiej Nocy, ale zwłaszcza na wsiach wiąże się też z nimi wiele obrzędów i tradycji. Główne tradycje to drugi dzień Wielkanocy, czyli chodzenie od domu do domu po wsiach, dyngusiarze. Dyngusiarze byli to chłopcy, podrośli, często dorośli kawalerowie, którzy prowadzili ze sobą wózek z kurkiem. To znaczy na tym wózku znajdowały się tańczące pary lalek ubranych w stroje ludowe i oczywiście żywy kogut. Ten kogut był wcześniej przywiązywany, wcześniej on był nakarmiony pszenicą nasączoną alkoholem, więc on siedział jednocześnie spokojnie, ale też przy tym głośno piał. W tym wózku dyngusowym były zamontowane sikawki wielkanocne. One przy poruszaniu tego wózka, one po prostu polewały wodą. I najwięcej frajdy sprawiał ten wózek właśnie dzieciom. Dzieci podchodziły do tego wózka, podziwiały koguta i oczywiście chłopcy robili sobie żarty i polewali właśnie te najmniejsze dzieci. Mieli oni ze sobą również bociany wielkanocne. To są tak zwane takie konstrukcje składane w harmonię i tymi bocianami chłopcy oczywiście żartowali sobie z dziewczyn, więc dziobali tymi bocianami dziewczęta, zadzierali im wełniaki kiecki, a niekiedy pukali do drzwi, do okien. Często szyby też były wybijane. Oczywiście żaden gospodarz nie miał prawa się obrazić. Był to wielki zaszczyt, jeżeli taka grupa dyngusowa odwiedziła gospodarzy w drugi dzień Wielkanocy. I oczywiście oni otrzymywali za te odwiedziny, za ludowy śpiew, podarki w formie pisanek wielkanocnych. Otrzymywali również wędlinę, ciasto drożdżowe, jajka czy też alkohol. I kolejną taką grupą były dziewczynki z Gajkiem Majkiem. Te dziewczęta miały zadanie przywołać do życia wiosnę, czyli zrywały pierwszą gałąź, która gdzieś tam rozkwitnęła lub wypuściła pierwsze liście. Ona była przystrojona bibułą, też kolorowymi wstążkami, kwiatami i śpiewały taką piosenkę znaną we wszystkich regionach Polski, Gajczek, Majczek, pięknie wystrojony, i też otrzymywały jakieś drobne podarki, pisanki za te odwiedziny. I z drugiej strony wsi wchodzili chłopcy z pasyjką. Pasyjka to drewniany krzyż lub figura przystrojona, figura Pana Jezusa przystrojona również wstążkami, i chłopcy również składali życzenia wielkanocne gospodarzom i odwiedzali od domu do domu każdego gospodarza. W mieście dziś tradycja ograniczona jedynie do polewania wodą. W mieście myślę, że tak, że dzieci, młodzież polewa się wodą. Często te sikawki są właśnie kupione gdzieś w sklepie, jakieś w formie pistoletów, karabinów, czy też takich jajek plastikowych. Myślę, że w mieście ograniczyli się tylko do polewania wodą, a na wsi są to święta, myślę, radosne. Często tak się przyjmuje, że to właśnie to Boże Narodzenie jest takie rodzinne, świąteczne, wesołe, ale dawniej taka forma właśnie przybierała Wielkanoc, czyli ta Wielkanoc była radośniejszą formą obchodzenia świąt katolickich.